Cześć Przemo, witam. Szedłeś się pośmiać jak Nobe gra? Deda? Znaczy ktoś z Polski streamuje? No to chyba inaczej. I jak poszukiwania? Ktoś streamuje czy nie streamuje? Oprócz mnie. Dobra, tu sobie stanę na razie. Gdzie ta Biedronka? Jeszcze jedna osoba? O, no to... Za dużo nie ma w sumie. Co też myślałeś o filmowaniu z Grounded'a, czy po prostu chciałeś zobaczyć, jak ktoś inny kto gra? A, bo mi się cały ekwipunek rozpierdzielił. A, okej. Okay. Dlatego ja tak w ciry dostaję. Chyba. Tak podejrzewam. Ktoś inny gra? Czaję. A przyszedłeś jakby całą tą gierkę, czy... To ile razy? No to panie, no to... Ja tutaj gram, powiedzmy, że pierwszy raz i no ile tam przeszliśmy, to przeszliśmy, ale no powoli nam to idzie. No nie będę cię czarował, że jestem w to jakiś dobry, ale no bo myślę, że szału nie ma, dupy nie urywa. Staram się jakoś tam, powiedzmy, strategicznie w to grać, ale no raz lepiej, raz gorzej. Ostatnio co byliśmy w tym laboratorium, o tutaj na dole po prawej, o tu, to... Łe. No odpaliłem też właśnie 3 razy i nie dałem rady, ja za mało biję, nie? Bo specjalnie tą 8, to do naprawiania rozkminiłem, że pewnie to muszę przynieść i tak dobrze rozkminiłem, nie? No i teraz tutaj miałem ten super sala gdzieś, o tutaj, dobra. To chciałem, jakby cały cel taki, żeby tam podbiec i to jakoś wziąć. No pewnie, coś tam tylko, że nie jakiegoś turbo spoilera, nie? I wykupiliśmy u burgera jak ten super salak. Jakby oddaliśmy jakieś tyrolki, ale na razie nie mamy tych chwastów. Łodyg. A, w taki sposób. Nie, to jakby, że to jest jakiś dobry item, tak? Się domyślam. A, takie coś. Ja to na razie sobie dam spokój. Mógłbyś mi podpowiedzieć, ewentualnie, jak ten super salak mam wziąć? Gdzie on jest? Czy on jest u mrówek? W mrowisku? Bo tak rozkminiam, tak biegam tu jak dep i nic nie widzę. Z Biedronkami na przykład nie mam z żadnego podjazdu. Mrówek, a nie. Aha, że tutaj pod ziemią. Pewnie za słaby jestem, żeby tam wbiec. Nie, dobra, na razie dam sobie spokojnie. Jak parować naucz? Znaczy, no ja próbowałem parować, czy próbowałem. Próby były podejmowane, ale przeważnie to tam klęczałem. Dobra, idę schować te rzeczy, zjem coś i wracam tutaj z powrotem. Bazę sobie postanowiłem tutaj jakoś zbudować u góry na piłce, bo było w jakimś tam dniu, że nas zaczęli jakby atakować. Powiedziałem sobie, okej, okay, wystarczy. No i tak jakoś tutaj mnie przyniosło. No nie wiem, czy to jest dobre miejsce na coś takiego. Okej, okay, to weźmy. Zejdźmy tam na dół, weźmy z tych rykowców, zjedzmy. I będziemy szukać dalej. Bo z jednej strony no 5%, ale nie wiem jak bardzo ten marmur i reszta jest warta. Łodygi to zbieraj się dopiero... Aha! Okej. Okay. Ja nie mam tej siekiery. Jest jakby dużo rzeczy, które wymagają właśnie tieru drugiego, a ja nie mam. O, mam! Ty! O, w mordy, misia! To ja buduję. Tu warsztatowy. To ja nie wiedziałem, że to mogę... No to pyk! Albo głowa Biedronki i bombardiera. To pewnie, że robię. Nowy itemek. Fajnie. Piątkę to wywa... Dobra, idę spać i idziemy tam z powrotem. Dobra. Nie, padnę jak ściera od podłogi. No nie mam podjazdu tam wejść do środka. Ej, wiesz, no nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czego parowanie mi nie wychodzi. Nie klikam albo za wcześnie, albo za późno. Masz pekka, która ci to nie umożliwia. To nieźle. No mam barbarzyńcę, a nie masz bloko... Aha. No to teraz jakby rozgryzłeś. Dobra, to wezmę sobie te dwie. Bo wcześniej próbowałem tego łóżwisa, ale że coś tam ukraść, ale no średnio to wychodziło. Dlatego ten blok mi nie działał. Dobra, no to już jakby wyłączyliśmy. Jak tam nie ma super salaka, no a to co to jest? Salak. A to jest super salak? A tu jest super salak. Aha, a my szukamy super salaki. Okej, okay. No dobra, no to biegniemy tam wokół. Za drzewem praktycznie. Salaki są opcjonalne. Ale to teraz w sumie możemy już te grzyby na przykład bić. Mam tier 2. Haha, kawałek muchomora. Będziemy mogli nowe rzeczy chyba craftić i tak dalej. Nie wiem, czy na razie mi tyle będzie tego potrzebne, ale jak jestem, to mam nie brać. Grzyby biorę, bo nie mam dużo jedzenia. A wiem, że te grzyby można jeść. No dawaj, no. Śmiało. Bez problemu. My to jakby większość, tak jakby na Discordzie, którzy są, to raczej tam grają w League albo Fortnite'a. No i dobra, no to jesteśmy tutaj. No i co? A, super salak jest gdzieś tam. Dobra, to idziemy tam. Mam nadzieję, że nie pod wodą, bo ja nie mam tych rzeczy żeby pod wodą świrować. A, to tam daleko gdzieś. Pod wodą! Nie dam rady tak na Jana tam wejść, nie? Aj, to głęboko. Ty, coś tam pływa, czy mi się wydaje? Niby się da.
Aha, niby, dobra, czyli mi się nie uda. Gdzieś, aha, czyli ty musiałbym wiedzieć gdzie i tak dalej. Mogę się bić? Jak ja mam się tu z nimi bić, ewentualnie? Czy tu się ze mną nie chce bić? Nie no, to będzie, to ja się wypierdzielę jak debil, myślę. Wyjdź z wody, bo ja tu od razu umierasz. Aha, ja myślałem, że bardziej HP będzie mi po prostu uciekać. A tu od razu dętka. O, baben. No, czyli tutaj też od na razie odpada. To mi nic tutaj nie da. Pod wodą to musiałem mieć te itemy, a nie mam żadnych do pływania. Żadnych. Ale dobra, to kolejna wskazówka cenna. To od razu woda zabija. No to gdzie są inne super stelaki? No to idziemy tutaj w takim razie. To miejsce. Plecak, plecak. Ty, a tam jest gaz. A pod wodą włócznia boszcza. Tam masz zamknięte? Poważnie? Nie będę mógł gdzieś indziej? Ale lipa. Po kolei trzeba je robić? Bo fabularnie to jest. Aha, czaję. No to dobra, czyli wychodzi na to, że muszę wrócić do bazy, zrobić sobie te rzeczy do pływania, czyli to, że w opłocie... Tak, to już zrobiłem. To już zrobiłem. No to było tutaj. O tu. Płetwy. Kosmyk z ostery. Zakrywka wyszlaka. Wosk z lilii wodnej. Nie mam takie rzeczy. Skąd ja mam takie rzeczy wyciągnąć? To tam? Może tam? A że tam dalej jest zadyma, dobra. Kurde, no widzę, że tam lata jakieś dziady. Dobra, nie, naprawdę, teraz też nie wiem, co mam zrobić. No to muszę zrobić na pewno. Wosk z lilii wodnej i kosmyk z ostery. No tych dwóch. Z dna stawu. Trawa pod wodą. Ale ja nie mam czym tego. To? Glony. No nie, no te glony to raczej nie to. To namierzyć, zobacz jak to wygląda. To może. To? Z ostera, jest. Ale to czym mam to? Ty, co jest? Za prank, bro? Ej, no co jest? To będzie się chciał ze mną bić? No i, ale to czym ja mam to rozbić? Jeżeli nie mogę rąb... Topik! O, to tego mam pobić, tych topiki. Nożyk z kości. To wszystko taka rozkminione jest bardzo. Poważnie. O, jednak to nie jest taki cieś. No, trochę bije jednak. No poważnie, jak on mnie bije przez ścianę? Śmierdzielu mały. Czemu on w powietrzu lata? Jest jakiś Rambo? A itemy z niego jakieś wylatują, a ja nie mogę tego podnieść. A tak jakbyś mógł powiedzieć, przypuśćmy, ta gra jest na ile godzin? Jak ja obstawiałem, że gdzieś ze 100. Na ile byś mnie poprawił? Ja nierazu na streszy nie zrobiłem. A chciałeś zrobić, czy 400 godzin? Nie, no to taki, no to weteran, powiedzmy, tej gierki. Ja mam, nie wiem, na save'ie chyba pokazuję, ile ja w to gram, czy nie. Że to 14 godzin to jest tyle, ile gram? No to prawdopodobnie gdzieś tyle mógłbym mieć. No i za dużo tego też nie zrobiłem, tak myślę. Nie, to są dni świata. O kurwa, prawie mi się wykrzaczył. Okej, okay, czyli no nie wiem, ile mam dokładnie. Na pewno trochę grałem, no. Ja bym powiedział tak z 15 godzin, nie? Big, zielona moc. Tyle godziny, bo gram od pierwszego dnia Afy. A, no to widzisz, no to ja gram od no powiedzmy, że nie od niedawna. O, kościany sztylet. To ten, co... mogę pod wodą rozwalić te dopływania, jak dobrze myślę. A ile tego bym potrzebował? To mnie jeszcze interesuje. Te dwa. A zatopiona kość? Ale fabuła idzie skończyć w 40 godzin? Ale bez bossów? A to pewnie 40 godzin, jeżeli już trochę w to grasz i wiesz co masz robić i tak dalej. Tak bym jakoś podejrzewał. Znowu muszę iść do bazy. No co? Ciągle do tej bazy muszę wracać. I topiki musimy tam bić na tym stawie. Okej, okay, czyli żeby mieć tyle. Tyle potrzebujemy, żeby móc wykopywać z tej wody. Jak dobrze rozumiem. A później w tej wodzie będziemy mogli robić dalej. Dobra, czyli to sobie mogę chyba ulepszyć. Wybierz. Obrażenie i trwałość. Dobra, walnę. Aha, tu już dwa. A, bo tier 2 to potrzebuje dwa oseł. Dobra, czyli plan jest taki. Biorę jedzenie, biorę picie. Napierdzielam te pająki, topiki, żeby móc zrobić właśnie sztylet. To, aby móc mieć rurkę skrzelową, żeby móc kosmyk rostery przyciąć. Ale wosk z lilii? To nie wiem. Dobra, na razie tak jest plan. Dobra, czyli w tym momencie szukamy topików. A ty kim jesteś? Wioślarek. Łatwo.
Ja chyba te pająki te muszę sprowokować z podwody. Nie masz czym nawet zabić topika? No jak? Walę go, żeby wyszedł, a później go walę z łuku. Tak jak tamtego. Te czego mnie nie lubią? Wtedy to był Bóg. Dałem, że to tak będę robił co chwilę, dlatego tu przyszedłem. Te gnoje białe, co one chcą? Żal mi to idzie topornie. Strasznie się irytuję, jak niby, że się staram, ale kurwa mi nie idzie, nie? A to chyba normalne. Włócznia. Nie mam żadnej włóczni. Albo jestem ślepy i nie widzę. Tu jest. Znowu muszę iść do bazy, żeby to zrobić? No popierdoli mnie zaraz. Na broni też żywią można żyć. A to właśnie to mi właśnie ktoś pisał z tymi perkami. Co, słodkie, kwaśne, coś takiego było. Pamiętam. Moją pamięcią jest różnie. Deska z tratwy. No właśnie to chciałem zrobić. A tu jest na łodygi. Dobra, okej, okay, dobra, już wiem. I to mogę rozpieprzyć. Najgorsze w tej grze jest jakby to, że jak coś się rozwala, to nie wpada do ekwipunku. To jest chyba tak najgorsze, tak patrząc. I czemu nie mogę tego zbudować, what? No teraz daję wszystko. No i czego teraz nie mogę tego zbudować? Bo nie ma podstawy. Zrób filar, bo zaraz się to rozwali wszystko. Poważnie, to może zlecieć na dół? No co ty gadasz? Jak filar? Jak ci się ten mes rozwali? A to mogę go naprawić? Czy on jest... Poczekaj. Nie no, jest na maksa, więc chyba się nie rozwali. Na chwilę obecną. A nie, ten oszczep to mi tam się... jak go zbudowałem, to mi spadł na ziemię. Nie miałem miejsca. Dobra, sobie przypomniałem, jak to wyglądało. Mam jedzenie i picie. Mam wszystko. Biedrona jest. Jakbym wziął. No miałeś z Biedronką walczyć, nie ze mną. Walczą, dobra. Za kim jestem? Za mrówką? Czy za pająkiem, czy za Biedronką? No nie, jak ona we mnie tak... Ona jak we mnie tak leci, to ja nie wiem, co mam robić. Bo za każdym razem, jak ja próbuję podskoczyć, to ona mi zawsze robi dokładnie to samo. Otruł mnie, rzeczywiście. No teraz mnie otruł, no teraz to widzę. Była ta truta. Jak mnie zapierdzielił tamten gagatek. Nie, no nie wiem, jak się z tą Biedronką walczy. To szarże albo tarczą parujesz. Dobra, zaraz zobaczymy, jak we mnie wskoczy ta Biedrona. Nie no, nie mam HP-ków. Dobra, teraz to byle ścierwa mnie zabije. Dobra, gdzie jest ten mój plecak? Gdzie ten mój plecak? Nie no, dlaczego mi HP nie rośnie? What? Dobra, co miałem zrobić, bo ja zgłupiałem? A, dobra, mieliśmy iść z oszczepem w jakimś drzewie, gdzie byłem w tym laboratorium pierwszym. Myślę, że tam jest niedaleko jakiś tam boss mocarny. I tyle wiem. Się tylko uśmiechnąłem pod nosem, że nie chcę się z nim bić, bo tam była, nie wiem, trzecia w nocy. Niefabularne. Stonoga? Tak, za bramę mamy wypierdalać pewnie, jak stonoga. Na 100%. Robak z jabłka. Co tam robisz? No lecę z tematem, ale dostaję na sukę od każdego. Matka Roja to pierwszy najprostszy boss. Jest w tym dębie? O, w tym? I bossy farm jest tutaj. Aha, czyli noc, czy nie w dębie? Okej. Okay. Dobrze w opłocie. A, no to chyba tego bossa chodziło. No, coś kojarzę, coś mi świta. O, tam są dwóch Dobra, mnie tam jeszcze nie było, nie? Chyba kwarcet albo marmor. Nie no, żartuję. Ale one by mnie zjadły. Zjadłyby mnie raz, dwa. Dobra, wracamy tam. Tam jest oszczep. O, jest ta pała. No, właśnie wiedziałem, że mam tu pałkę, ale... Dobra, zjedz, co się stanie? Dobra, czyli surowego raczej się nie opłaca wpierdalać. Bo już cała gra wypuszczona i kilka update. Aha, to nieźle na to wychodzi. Dużo jedzenia, to co to jest? Pieczeń. A, czyli jak jem, to HP rośnie. Trochę logiczne.